witajcie w nowym vlogu. Słuchajcie, jest dzisiaj sobota i miałam nic nie nagrywać, bo jak widzicie po mojej wardze wstałam z opryszką i czuję się fatalnie, także jestem jeszcze w piżamie. Jest, słuchajcie, takie słońce na zewnątrz, oczywiście musiałam tu ogarnąć to światło i nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać, ale trudno. I przyszłam do was jeszcze dopić swoją kawę poranną. I tak, i słuchajcie, no dzisiaj miał być taki bardzo dynamiczny dzień. Obiecałam w ogóle wam na Instagramie, że nadrobimy moje ostatnie zaległości. Sorry. I cały ten tydzień w ogóle był taki rozjechany, bo właśnie wcześniej Michał był chory, cały tydzień prawie przeleżał w domu. I ja jakby tak się trzymałam, wiecie, byłam właśnie taka jakby trochę tylko osłabiona, ale też trochę przemarzłam, bo właśnie jednego dnia jest 20 stopni, drugiego dnia jest 5 stopni, nie wiadomo jak się ubrać i potem człowiek marznie, więc trochę też przemarzłam, no i też na pewno coś tam Michał mi sprzedał, więc po prostu mam opryczkę na pół wargi. A już się staram w ogóle i ten czystek pić, o którym mi też pisałyście, że jakby powoduje, że jest lepsza odporność i jakby ta opryszka się tak często nie robi. I nie wiem, jakoś tak cały czas mam z tym problem. Średnio raz na pół roku właśnie wyskakuje mi coś takiego, jakiś spadek odporności. Nie wiem, może też dlatego, że ostatnio wiedzie nowa praca i jakby takie pozytywne stresy. No i przemarznięcie. Michał, mówię, też był chory i w ogóle taka właśnie jest pogoda raz tak, raz tak. No i po prostu dzisiaj, słuchajcie, tak mi się nic nie chce, że to jest jakaś masakra. Ale muszę się tylko tak lekko ogarnąć. A nie nakładam w ogóle makijażu, jadę zaraz do Oli mojej na rzęsy. Więc po prostu ubieram wygodny dres. Jestem jeszcze, słuchajcie, w piżamie. Mam tą piżamę na sobie z Sinsaya, z tymi leginsami, co wam pokazywałam i co się martwiłam, że będzie na mnie za mała. Nie jest za mała. Także jeżeli wam się spodobała i jeszcze sobie nie zamawiałyście, to polecam zamówić w swoim rozmiarze. Nie, no po prostu jakoś masakrycznie dzisiaj wyglądam. Światło tu nie mogę ustawić, ta ściana jest czarna, nie mogę się doprosić Michała, żeby mi ją przemalował na biało. Z jednej strony się nie dziwię, słuchajcie, bo też by mi się nie chciało takiej czarnej ściany malować na biało. I po prostu... Dobra, no i co? Nałożyłam tylko tą bazę z Furless. Troszeczkę tak, wiecie, żeby przykolorowić buzię, rozczeszę brwi i tyle. I ubieram dres i spadam, bo do Oli mam kawałek, ale już wam mówiłam, że warto. No i słuchajcie, tak w ogóle mam jakoś tak, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to fajnie ostatnio będę mieć, znaczy tak, dzisiaj mam rzęsy, za tydzień mam fryzjera i laminację brwi się z Olą umówiłam, że właśnie mówiłam Oli, że muszę moją mamę też do niej zabrać na laminację brwi. Dobra, kochani, więc chyba tyle w roli wstępu, idę wziąć sobie jeszcze tabletkę, żeby tak trochę, wiecie, lepiej się poczuć i mam nadzieję, że to mnie nie rozłoży, bo mam cię napięty dzień, mówię jedno te rzęsy, a to jak wiecie też trwa, nie 5 minut, potem wracam, muszę troszeczkę ogarnąć, też Michał mi obiecał, że ogarnie trochę chatę i mamy dzisiaj gości, przyjeżdżają nasi przyjaciele z Niemiec i mówiłam, że absolutnie nic nie odwołujemy, po prostu robimy dress party dzisiaj u nas w domu, zamówimy sobie jakąś pizzę, pogramy sobie i pogramy w ten Monopol Tatry, jeszcze go nawet nie otwieraliśmy, więc sobie dzisiaj we czwórkę pogramy, więc taki jest plan, więc mam nadzieję, że tylko będzie mi lepiej dzisiaj, a nie coraz gorzej. Do później. Dobra, słuchajcie, ja tak dzisiaj wyglądam i dzisiaj sobie zmiksowałam spodnie z tego dresu welurowego z Moskito z tą bluzą z nadmorza, ma takie moim zdaniem podobne kolory i chyba całkiem fajnie to wygląda, oczywiście do tego super stary, niezniszczalny, a to tylko tak, wiecie, do auta to moją nerkę z Liu Zhou. No i totalny no make-up dzisiaj, taki korek, że nie było wygodnie leżeć u Oli na rzęsach. No i tak to wygląda, więc widzicie, fajnie czasem mieć takie bluzy w jakimś takim podobnym desenie, bo do tego by też pasowały pomarańczowe, spodnie niebieskie, białe, tak naprawdę jest duża opcja jakiejś zieleni, także moim zdaniem super to wygląda i przed chwilą patrzyłam na termometr, słuchajcie, jest 39 stopni, co prawda w słońcu, ale chyba jest ciepło, więc nie biorę żadnej kurtki, tylko idę tak, także tak to wygląda. I spadam i potem się wam już pokażę z nowymi ładnymi rzęsami. Zobaczcie, jaka jest dzisiaj piękna pogoda. O, i naprawdę jestem w samej bluzie i jest super. Michał mi wczoraj też umył moje autko, także jest czyściutkie, ładne. Można jechać, ale naprawdę, no jest super. Ja uwielbiam, jak jest taka pogoda, nawet jak jest trochę chłodniej, ale świeci słońce. I jest przepięknie. Hej, ja już wróciłam z pięknymi nowymi rzęsami. O, tak to wygląda. Ale powiem wam, że tak to jest, że człowiek się przyzwyczaja i tak jak Ola mi zrobiła, to się pytam, to jest ta sama metoda, czy coś tak delikatnie? I mówi, nie, dokładnie tak samo. Więc zobaczcie, ładnie wyglądają. I jest i on. Oczywiście wzięłam aparat w rękę, więc musiał przyjść i się wam pokazać, tak? No i słuchajcie, mamy misję. Ostatnio byliśmy u Michała taty na obiedzie, no i dał nam kluski śląskie. Z dziurką. Z dziurką na sos, mięsko. Więc dzisiaj mamy taki naprawdę dobry obiad. Proszę wziąć swojego syna. Muszę umyć ręce. Zobaczcie, bo jeszcze w Biedronce kupiłam sobie taki kubek termiczny. Tak sobie pomyślałam, zawsze w pracy mam problem, żeby dopić ciepłą kawę, więc taki kubek jak najbardziej. Gdzie to jest? To jest to? Okej. To już wrzucasz. Osoliłeś? Tak. Jedna mała płaska. To nie, to za mało. A skąd mam wiedzieć? A pytałeś? Nie, nie pytam. Trzeba się zapytać, jak się nie wie. To albo ty, albo ja. Okej, trzymaj. O, i chciałam wam właśnie powiedzieć, że Michał to robi najlepsze kluski śląskie, nie Duncio? Siebie. Najlepsze. Żadna wykwintna restauracja, naprawdę, nie? Ale patrz, posklejały się. One się nie rozwalą, wiesz? Zobaczymy. Nie raz byłeś w jakimś hotelu, na jakimś szkoleniu, jakieś coś i był jakiś mega w ogóle, wiecie, kucharz 5-gwiazdkowy i na kluskach przeważnie ktoś się wykłada. Nie? Zgadza się. Nie mogę się doczekać. Co, klusek? No, ja tak 6. Ja gotuję wszystkie. Mówiłam ci, że mały garnek. Nic nie powie, a później mały garnek, a nie soli, pytasz. A coś. A skąd ja mogę wiedzieć, że ty nie wiesz? No. A robiłam kiedyś kluski? Nie wiem. No. Skoro tata u mnie takie dobre kluski... Ja w domu robiłam kiedyś kluski. No, myślę, że powinieneś odziedziczyć to po tacie. Ewentualnie dziurkę mogę zrobić. Dziurkę, no. Nie, Ed? Czekaj, ten mi się rozwalił. Matka, reaktywacja. Reaktywacja kluski. Dobra, mam nadzieję, że nic im nie będzie i nie będziemy mieć zupy kluskowej. A mięsko już ten? Gotowe? No. Dobra, zabieramy się na ten obiad, bo zaraz coś albo spalimy, albo rozgotujemy, albo coś nawywijamy w tej naszej wielkiej kuchni we dwójkę. Także odezwę się do was za chwilę. Słuchajcie, obiad był przepyszny. Michał właśnie zrobił sobie siestę i poszedł spać, ale też jakiś właśnie taki osłabiony. Ja się trochę ogarnęłam, żeby lepiej czuć się sama ze sobą. I wracając, słuchajcie, podjechałam jeszcze do apteki, bo już nie mówiłam wam, ale tak, byłam w Biedronce, byłam w aptece, byłam w Żabce dodać paczkę i zaraz wam pokażę, co znowu kupiłam. Ale kupiłam jakiś taki krem na opryszkę z ziai. Powiem wam, że kosztował chyba 9 zł. Nie wiem, znacie coś takiego czy nie? Ja zawsze używałam Zovirax. No ale powiedzmy, Zovirax kosztuje, słuchajcie, 30 zł, a to kosztuje 9. Kupiłam też te tabletki z Haviranu, bo już mi się skończyły. O, i tak. Też mam wrażenie, że jakby... Tak mi się suszyła już ta opryczka, więc może to trochę pomoże. Także trudno. Dzisiaj może nie wyglądam, ale nie będę się tym przejmować. Zrobiłam sobie, słuchajcie, herbatę z miodem, z cytryną i z tym sokiem, który dostałam od mojej przyjaciółki z Mazur. To jest z kwiatu białego bzu albo czarnego bzu, nigdy nie pamiętam. Dobra, co kupiłam? Słuchajcie, jak wiecie i też dostałam od was kilka razy jakieś komentarze czy wiadomości, że podobają wam się moje bluzy i ja po prostu jestem mega wielkim fanem bluz, uwielbiam bluzy. i był też taki moment, że przerzuciłam się mocno na swetry, ale słuchajcie, no żeby kupić sweter, żeby on był gatunkowo fajny, żeby on się nie kulkował. Wiecie, często jest też tak, wystarczy jakaś bransoletka, zaciągnijcie się, pójdzie oczko i już też po swetrze, a bluza jest jakby bezpieczniejsza i jakoś tak, nie wiem, w ogóle ostatnio taki mam bardziej miejski outfit niż elegancki. I to mi pasuje, na szczęście w pracy też spokojnie można tak się ubierać. Jest nawet wskazane, żeby było modnie, wygodnie i wiecie o co chodzi, żeby się tym nie przejmować. Więc zamówiłam sobie bluzy, nowe dwie. Jak wiecie, bardzo lubię markę Wasalaa. Mam z niej jedną bluzę, Dorkę, którą to był tak mój pierwszy zakup z właśnie tej strony. I ostatnio kupiłam tą białą koszulę Tilę, którą też wam pokazywałam w tym urodzinowym takim... Nie, to nie był urodzinowy outfit, co ja mówię? Czy na urodziny byliśmy w górach? A, randkowy outfit to był, tak, to był randkowy outfit i kupiłam sobie białą koszulę. Jest bardzo fajna, ale powiem wam, że ten rozmiar większy jest naprawdę bardzo długi. Ja sobie tak pomyślałam, nie no, wezmę tą dłuższą, bo ona jakby, ten mniejszy rozmiar od dużego nie różni się jakby wielkością, wiecie, wszerz, tylko wzdłuż. Więc stwierdziłam, nie no, przy moim wzroście na pewno ta dłuższa koszula, bo przecież noszą też tą koszulę dziewczyny, które mają 1,60 m parę wzrostu i... No i trudno, żeby ten mniejszy rozmiar był też na mnie, wiecie, długościowo dobry, bo ja też chciałam sobie ją tak wkasać właśnie w spodnie. A jest naprawdę bardzo długa, ale jest fajna, jest super, naprawdę. I nie trzeba jej prasować, bo ona ma, wiecie, taki materiał, taką jakby zgniecioną, znaczy to nie jest chyba bawełna, powiem, że nawet nie wiem co to jest, ale bardzo fajny. Więc kupiłam dwie kolejne bluzy z Wasalii, może w tą stronę będzie mi wygodniej. I tak, pierwsza bluza, ogólnie szarpnęłam się na dwie bluzy, dlatego że teraz były mega promocje na stronie Wasalii, na takie jakby mniej jesienno-zimowe kolory, bardziej takie jasne i pastelowe, a ja bardzo lubię takie kolory i wcale mi to nie przeszkadza, że to nie są kolory zimy, bo jakby... Ja się bardzo dobrze czuję w jasnych kolorach, w kolorach pastelowych i jakby przeszkadza mi to, tak jak mówię, że to jest kolor letni. I właśnie na promocji dorwałam dwie bluzy. Jedna była tylko w najmniejszym rozmiarze, tym XS na S, ale stwierdziłam, dobra, zaryzykuję, bo większego rozmiaru już nie był on dostępny. Mówię, zaryzykuję, że przecież można odesłać... Czy zwrócić tą bluzę. A drugą wzięłam w tym średnim rozmiarze, całkiem inny styl bluzy i już wam pokazuję. Pierwsza, czyli ta mniejsza, już ją mierzyłam i jest na mnie dobra. Jest super. To jest taka bluza a la sukienka. O, jest taka bardzo długa. Na dole ma tutaj ściągacz z takim rozcięciem. To znaczy tak, a la sukienka. Myślę, że żeby dla mnie i przy moim wzroście była to bezpieczna sukienka, to musiałabym wziąć rozmiar największy, czyli tak, przy okazji najszerszy, gdzie między tą najmniejszą a tą najszerszą jest spora różnica i skoro ta leży na mnie tak, to tamta po prostu by wisiała i nie wyglądałoby to ładnie. Słuchajcie, tak patrzę, ale normalnie osy latają za oknem, dzisiaj jest taka pogoda, znowu jakby było jakieś lato, że tak mi żal tej, słuchajcie, pogody pod takim kątem, że człowiek taki trochę pochorowany, Michał też biedny leży i śpi, a tak byśmy pewnie poszli gdzieś na spacer, na rower byśmy pojechali, już tak dawno nie byliśmy, ale dobra. Wracając do tematu bluzy. I to jest taki piękny, kremowy kolor, trochę się... Może nie, że nie jestem zadowolona, ale ta moja bluza z Dorki, ona ma ten taki peach efekt, wiecie, ten taki, tą dzianinę taką wykończoną takim efektem skórki brzoskwini, takim misiakiem, to tego nie ma i już nie jest taka przyjemna, ta druga na szczęście, którą wzięłam, ma. No i tak, ma tutaj z boku kieszonki, także spoko, ściągasz przy szyi, nie jest na szczęście, wiecie, taki mega ciasny, bo ja nie lubię i spokojnie sobie nawet myślałam, że taka prosta, gładka bluza też będzie fajnie wyglądała do dżinsów i na przykład pod spód właśnie białą koszulę, tak żeby tutaj wystawał kołnierzyk. Zobaczcie, jaki ładny beż, taki wiecie, że ta buzia wygląda zdrowo przy tym kolorze beżu, a nie wiecie, no taką bladą, chorą, czy w takim zimnym kolorze. Bardzo jest fajna, bardzo mi się podoba. Tak jak mówię, byłabym całkowicie usatysfakcjonowana, gdybym miała efekt peach, bo powiem wam, że nie sprawdziłam tego dlatego, bo jak kiedyś oglądałam inny model w tym samym kolorze na stronie, to ona właśnie była z peach effect, no a widocznie ta nie. I druga już jest peach effect i uwielbiam ten materiał i to jest taki, zobaczcie, przepiękny fioletowo, taki liliowy, wrzosowy kolor i to jest bluza, aha, powiem wam tak, że na pewno to jest bluza Balbi, a ta druga nie pamiętam jak się nazywa, ale podlinkuję Wam wszystko pod filmem, bo u Wasalii jest tak, że większość ubrań ma swoje imiona. Dlatego tamta była Dorka pierwsza, bluza Tila, ta jest Gaja i właśnie nie pamiętam tylko jak się nazywa ta długa, chyba Wanda, ale nie jestem pewna. I zobaczcie, to jest taki typ, znowu taki mega szerokiej, oversize'owej, nie wiem czy to się zmieści w kadrze, bluzy i to jest ten średni rozmiar M na L, bo jak sobie pomierzyłam, słuchajcie, jakieś inne moje bluzy, to ta mniejsza XS na S tego modelu, ona była trochę krótsza, nie była jakby taka dłuższa, a tu niewiele się różniło, więc stwierdziłam, że w sumie biorę tą średnią i w sumie dobrze, że wzięłam tą średnią, bo powiem Wam, że mogłaby być za krótka i jakbym podniosła potem ręce, to widzicie, bym miała na wierzchu cały brzuch, także też zakończona ściągaczem. Te rękawy są takie, wiecie, długie, zbluzowane. Ja Wam potem też, nie wiem czy dzisiaj, ale na pewno Wam będę pokazywać stylowy z tymi bluzami, bo po prostu, no nie wiem, ostatnio to jest taki mój mundurek. Jeansy, czy to jakieś takie bardziej mom jeans, czy slim, takie wiecie, jeansy, tenisówki albo kowbojki i do tego taka właśnie bluza. Mogłabym tak po prostu chodzić codziennie, czy jakaś koszula właśnie taka, wiecie, wkasana w dżiny. I do tego też jakieś tenisówki, ale w tych bluzach to po prostu mogłabym chodzić cały czas, a te z Wasalii naprawdę są bardzo, bardzo fajne. Zresztą teraz sobie bardziej śledzę właśnie jakieś marki takie odzieżowe, które szyją fajne bluzy i stwierdziłam, że chyba odejdę od jakichś swetrów i powiem Wam, że ostatnio w ogóle nie chce mi się takich eleganckich outfitów nigdzie, tylko właśnie taki, wiecie, street miejski, taki uliczny po prostu klimat i ten mi się jakoś tak najbardziej podoba. Przeogromny kaptur, ale no ten kolor wy wiecie, nie? Że ja uwielbiam taki właśnie fioletowo-wrzosowy kolor. Czekajcie, bo się zaplątałam. O, zobaczcie. Ja siebie tak lubię w takim kolorze, tak mi się podoba. Super. No i też znowu, wiecie, do jakichś spodni, do tych raczej nie będzie pasowało, bo to jest taki inny kolor, bo spodnie mam te z dresu takie bardziej jak to, a to jest takie bardziej stonowane, ale do jakichś innych. Jakieś jasne spodnie albo leginsy. Muszę sobie też poszukać jakichś fajnych leginsów, wiecie, nie takie typowo bawełnione, takie zwykłe, ale chciałam sobie zamówić leginsy z plążka, czyli wiecie, z takiej dzianiny ściągaczowej, coś takiego. I Wasalaa też ma, ale może bym coś sobie poszukała z jakiejś innej marki, może bym sobie zamówiła, może coś nowego. I ostatnio w ogóle, wiecie, nie oglądam za bardzo jakichś takich, jakoś Zara ostatnio, powiem Wam, że w ogóle do mnie nie przemawia. Aha, właśnie, będę robić dla Was mierzymy. Zamówiłam kilka płaszczy, takich już typowo jesienno zimowych też, bo zależy jaka jest zima, czy jest bardzo zimno, czy nie, więc chyba w następnym filmie będzie mierzymy, bo stoi mi ten karton, już od wczoraj miałam dzisiaj, słuchajcie, nagrywać to mierzymy, ale jak wstałam z takim samopoczuciem strasznym i z tą opryszką na ustach, to stwierdziłam, że oszczędzę Wam tego już wmierzymy, wystarczy, że dzisiaj się naoglądacie. Jak patrzę w podglądzie, to wydaje mi się, że tego aż tak nie widać, ale pewnie jak będę montować film, to będzie to widać, bo jak patrzę na siebie w lustrze, to niestety tak. I ostatnio wróciłam do takiej mojej starej, typowej fryzury, bo pewnie te z Was, które gdzieś tam mnie śledzą na Instagramie są moje zdjęcia, słuchajcie, jak miałam mega krótkie włosy, takie na chłopaka, a wcześniej miałam takie dotąd włosy, znaczy ja w ogóle całe życie nosiłam, słuchajcie, długie włosy, ale potem bardzo długo nosiłam takie dotąd i bardzo często spinałam właśnie w sobie w takiego koczka, jest to takie, wiecie, najwygodniejsze i to też do wszystkiego pasuje. No a potem mnie, wiecie, coś odpaliło i stwierdziłam, że ścinam włosy na mega krótko. A jakbyście chciały mnie zobaczyć w takich krótkich włosach, to zapraszam do mnie na Instagram. Mam tam takie zdjęcia. Dobra kochani, idę się chyba też położyć. Odpalę sobie może Netflix i tak sobie poleżakujemy z Michałem. On tam już pewnie głęboko śpi i chrapie. Aha, wiem co Wam chciałam jeszcze pokazać. Kosmetyki. I sobie tak pomyślałam, a ten vlog to w ogóle będzie dzisiaj taki krótki, ale nagram coś, odezwę się do Was, bo ja nie nagrywałam. No i co? I jak ja tu usiądę, to ja mówię Wam, kawa, róbcie kawę, jak odpalacie mój film, słuchajcie, róbcie kawę, w ogóle obiad sobie weźcie, bo jak się rozgadana rozgada, to nie ma końca. Zamówiłyśmy sobie z Olą, robiłyśmy zamówienie z moją Olą od rzęs właśnie, z Mii, bo jak przy zakupie iluś tam kosmetyków było, ma minus 50% rabatu, mega fajna oferta. I kończył mi się teraz już balsam do ciała, już mówiłam wam, że po prostu wygrzebuję wszystkie resztki, bo chciałabym trochę zminimalizować ilość moich kosmetyków. I zamówiłam sobie olejkowy serum rewitalizujące do przesuszonej skóry. Skoncentrowany kompleks olejków 40% nawilża, regeneruje, zapobiega szorstkości, wygładza, ujędrnia, uelastycznia, upiększa. I słuchajcie, mamy tutaj 7 olejków. Olejek ze słodkich migdałów, arganowy, kokosowy, makadamia z awokado, z nasion słonecznika, olejek ryżowy i witaminę E. To jest coś takiego. O, taka tubka. A jest to zaplombowane, ale otworzymy, bo i tak będę dzisiaj się pewnie tym smarować. Zobaczymy, jak to pachnie. A drugą rzeczą, którą sobie zamówiłam, to jest, słuchajcie, tonik. Tonik rozświetlający z kwasem glikolowym 5%, więc na noc będę sobie już robić takie różne rzeczy, żeby sobie złuszczać tą skórę, żeby dbać o te moje przebarwienia, które tak jakoś ostatnio cudownie się rozjaśniły. Ale wiecie, co mnie Ola uświadomiła dzisiaj, jak żeśmy tak rozmawiały podczas tych rzęs, że serum z witaminą C powinno się używać na dzień, a nie na noc, a ja zawsze używam na noc. I byłam mocno zdziwiona, że na noc się używa witaminy C. Dajcie znać, czy wy używacie na noc, czy na dzień, bo ja się 3 razy pytałam, ale Ola, jesteś pewna, że na dzień? Mówi, tak, oczywiście. I że nawet taki, wiecie, uzyskujecie wtedy efekt rozświetlenia, jak nałożycie takie serum z witaminą C, to od razu jest takie fajne rozświetlenie. Fajny balsam, taki, wiecie, że fajnie się rozprowadza i daje taki efekt mokrego odczucia. Bardzo ładnie pachnie. Nie są to zapachy właśnie typu, wiecie, wanilia, czekolada i tak dalej, coś, co ja też lubię. Ale bardzo ładnie pachnie, bardzo fajna skóra. No nic, będziemy testować, bo już powiem wam, że ogólnie doprowadziłam sobie swoją skórę ciała do takiego stanu, że nawet nie musiałam się codziennie balsamować. Jakoś tak, nie wiem, też więcej tej wody zaczęłam pić i jakoś to mi się tak fajnie zaczęło sprawdzać, że mi się czasem wieczorem nie chciało, to się już nie balsamowałam. A ostatnio nie wiem, czy już może ta pogoda taka, wiecie, już teraz zaczynam grzeć w grzejnikach i w tym roku już mówiłam Michałowi, że choćby nie wiem co się działo, kupujemy jakiś nawilżacz, oczyszczać bym jednak chciała. Wolę, wiecie, wydać raz więcej kasy, a porządnie, więc będę się, że tak powiem, szykować do zakupu oczyszczacza i nawilżacza powietrza w jednym. Dobra, kochani. Kończę, idę się, tak jak mówię, chwilę zrelaksować i potem do nas przychodzą znajomi, także odezwę się albo później, jeżeli nie, to